jesteśmy w centrum dowodzenia. Tak można to nazwać. Jest to miejsce, gdzie spływają wszelkie informacje o zagrożeniach czy o wypadkach w górach. Ratownik dyżurny, który siedzi tutaj przez całą dobę, no, te informacje zbiera i przesyła je dalej do sekcji Szklarsko-Poręba czy sekcji Karpacz. Czyli dzwoniący, potrzebujący pomocy tutaj dociera pierw tutaj, tak? Tak, ta informacja dociera najpierw tutaj i tutaj ratownik podejmuje decyzję, który zespół poinformować i wdrożyć do akcji. Ratownik, który jest dyspozytorem danego dnia, zaczyna dyżur o godzinie 7. O godzinie 8 zbiera wszystkie informacje dotyczące warunków pogodowych panujących w górach, dotyczące stanu szlaków. Zapisuje to wszystko w książce dyżurów i wprowadza to do komputera na naszą stronę, żeby turyści, którzy są zainteresowani, mogli te informacje odczytać. Oprócz tego oczywiście mogą do nas dzwonić, no najlepiej nie na numery alarmowe, ale nasz ten zwykły numer 75 247 34 i mogą się informować o stanie szlaków, stanie pogody i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie informacje dotyczące wypadków, które zaistnieją w Sudetach Zachodnich, czyli w obrębie działalności Grupy Karkonoskiej GOP, dostaje właśnie tutaj dyspozytor, który w zależności od tego, w jakim miejscu jest wypadek, zawiadamia albo ratowników pełniących dyżur w stacji Bacówka w Karpaczu, albo w Szklarskiej Porębie w stacji ratunkowej Marysieńka. Jeżeli wypadek ma miejsce w nocy, są tak zwani ratownicy dyspozycyjni, którzy są zapisani tutaj w tej książce i ratownik nocny zawiadamia kierownika ratowników dyspozycyjnych nocnych i on z kolei decyduje o tym, czy zbieramy się w Szklarskiej Porębie, Jeleniej Górze czy Karpaczu, skąd wyruszamy, gdzie ratownicy ci nocni mają się zebrać i udają się po prostu w miejsce wypadku. Tak, w grupie karkonoskiej mamy na dzień dzisiejszy 5 psów ratowniczych. Są to samo owczarki niemieckie. Mamy jednego labradora. Właśnie tydzień temu skończyliśmy szkolenie letnie. Psy ratownicze, nie tylko w grupie karkonoskiej, jak i w całym GOPR-ze, szkolone są w dwóch specjalizacjach. Najczęściej jest to oczywiście psy lawinowe, czyli do pracy w terenie zimowym, oraz psy do poszukiwania w terenach otwartych. W niektórych grupach, tak jak w grupie Wałbrzysko-Kłodzkiej, zaprzyjaźnionej z nami, szkoli się również psy pod względem wyszukiwania osób pod gruzami oraz pod zawołami, zwłaszcza, że ich teren jest tak mocno właśnie eksponowany w takie formy wypadków. Skuteczność psa jest o wiele, wiele większa niż skuteczność człowieka, większa niż skuteczność nawet środków technicznych, które tak naprawdę dzisiaj są. Pies ma zapach 200 razy lepszy, bardziej wyczulony niż człowiek, więc w przypadku poszukiwań w aktach lawinowych te psy sprawdzają się idealnie. Chcę przypomnieć, że w największej lawinie w historii polskich gór w 1968 roku to psy, kiedy zginęło w Białymiarze u nas w Karkonoszach 20 osób, to właśnie większość poszkodowanych odnajdywały psy. Stąd też duży udział właśnie teraz jest zaangażowanie naszej grupy w wyszkolenie psów ratowniczych. Trafiamy na poszkodowanego, wiemy co się z nim stało. No, oczywiście miejsce musi być bezpieczne, my też musimy być bezpieczni, tak żeby nam się też nic nie stało. I wtedy sprawdzamy szybciutko, czy potrząsając go za ramiona, pytając się co się stało. Wówczas, jeżeli nam nie odpowiada, sprawdzamy czy oddycha, czy ma tętno. Jeżeli tego nie ma, wykonujemy szybko telefon do służby ratunkowej, czyli albo do GOPR-u, na przykład jeżeli to jest w górach, ewentualnie do innych służb niosących pomoc, informując o zdarzeniu, o miejscu, kto jest poszkodowany. A jeżeli tą informację przekazujemy, no to wówczas przystępujemy do ratowania takiej spotkanej osoby, czyli wówczas udrażniamy mu drogi oddechowe. No i zaczynamy masaż serca, czyli 30 na 2, 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy. No i tak powtarzamy aż do przyjazdu służb wykwalifikowanych, czyli albo są to ratownicy medyczni, ratownicy górscy, ewentualnie pogotowie ratunkowe. Jak długo powinniśmy takie czynności wykonywać? No to są albo do czasu, kiedy przyjedzie pogotowie albo inna służba ratunkowa i przejmie od nas tą, że tak powiem, już dalszą pomoc, albo no, jak sami padniemy. Czyli braknie nam sił, nie będziemy w stanie, że tak powiem, już dalej takiej osoby reanimować.
Jeśli chodzi o góry, to mamy dwa numery alarmowe, czyli 985, trzycyfrowy, i 601-103-300. Dzwoniąc na te numery, dodzwonimy się do ratowników dyżurnych w naszych górach polskich. No i wówczas oni, że tak powiem, dalej nas pokierują. Oprócz tego oczywiście wszystkie pozostałe numery, czyli ten 112, 980, 999, 997 i 998, są to również telefony alarmowe do służb ratunkowych, którzy albo przekierują nas do odpowiednich służb, albo sami, że tak powiem, też takiej informacji udzielą, co należy dalej robić. Skąd pomysł tutaj, żeby pani dzisiaj odwiedziła GOPR? No, proszę pana, przecież to jest oczywista sprawa, jeżeli są dni i godziny otwarte, no to trzeba przyjść, zobaczyć, co się dzieje. Prawdę powiedziawszy, myślałam, że będzie więcej osób zainteresowanych, bo powinniśmy się uczyć różnych szlachetnych działań i tego, żeby umieć w trudnych sytuacjach opanować nerwy, dowiedzieć się, jak ciężko goprowcy pracują, bo to wspaniała i szlachetna praca, i ja właśnie głównie po to dzisiaj przyszłam. No właśnie, wspaniała i szlachetna praca, ale chyba słabo doceniana. Och, wie pan, no akurat mówi pan te słowa do osoby, która docenia i uważa, że są osoba kochająca góry, więc mająca świadomość, czym jest praca goprowca. Ale jeżeli są problemy, to oczywiście ja mogę w swoim jakimś minimalnym zakresie, który mam, bardzo chętnie pomóc. Czyli goprowcy na panią poseł mogą zawsze liczyć? Na mnie mogą liczyć, tak. Tak jest. To jest detektor lawinowy, urządzenie nadawczo-odbiorcze, którą przed wyjściem w górach każdy ratownik ma przy sobie. Zakłada się, trzyma się w ten sposób. W przypadku działań w terenie eksponowanym, w przypadku zasypania śniegiem, to urządzenie wysyła sygnał. Wtedy, kiedy ratownicy pojawiają się szybko na lawinisku, takim samym urządzeniem ustawionym na odbiór są w stanie znaleźć osobę zasypaną pod śniegiem. Mamy jeszcze urządzenie, które nazywa się lampy REKO, które również są w stanie wychwycić takie urządzenie, jeśli ma się je przy sobie. Ale jest to wyposażenie ratowników? To jest wyposażenie ratowników, ale takie urządzenia można dostać w każdym sklepie. One są już dość powszechne, nie są już takie drogie jak kilka lat temu. I każdy, kto wybiera się w góry, każdy, kto uprawia tak zwany skitouring, czyli jazdę często poza szlakami, takie coś musi mieć. A co by pan powiedział osobom, które wychodzą w góry i twierdzą, my już znamy te góry, nam nic się tu nie może przytrafić? Nie ma czegoś takiego. To bardzo błędne podejście do sprawy. My jako ratownicy jesteśmy w tych górach stosunkowo często, ale każdy z nas czuje przed nimi respekt. Nikt z nas nie wychodzi, nawet kiedy idziemy z rodziną, czyli poza dyżurem, kiedy nie mamy w plecaku odpowiedniego sprzętu, nie mamy apteczki, nie mamy mapy, nie mamy butelki wody, termosu z herbatą, tego, co będzie nam tam w górach potrzebne.